Witajcie moi kochani, nagrywamy tutaj prosto z pola walki, gdzie jak widzicie dzieje się dosyć dużo. Ciekawe jak mam deszcz lać, jak nie mam deszczu, ale dobra, palenimy podwójne. Mamy szczęście, że trafiliśmy na dwóch łowców i dwóch tropicieli, czyli mamy teoretycznie w drużynie przeciwnej dwa leczenia, czyli nie poszaleją. My mamy może troszeczkę lepszy skład, bo mamy i paladyna, i mnie. No i w sumie mamy łowcę, drugiego łowcę i Mises, którą stwierdziłem, że zjadą na dwa hity, ale niestety chyba mnie będą chcieli zabić pierwszego. Ale mam nadzieję, że coś się wykombinuje i wygramy. Ponieważ ten obrazek wojen na gąsie jest coraz częstszy i póki mam 167 level, no to, że tak powiem, zostaję tutaj. I staram się pomagać tutaj moim znajomym jak najwięcej mogę. I zaraz się przekonamy, która drużyna wyjdzie z tego bardziej na plusie, bo ich jest czworo, ale za to, no, tak nie obrażając koleżanki, to tak jakby nas też było czworo. No ale dobra, zobaczymy. Powinno nam się, no, mówiłem, że zajdzie na hita, ale mniejsza o nią. Do kuźwa, no nie teraz. Jezu, nienawidzę tej gry, nienawidzę tej gry. Ale dobrze, że tam ktoś dobił. Dobrze, że ja mam unik, tak, o, to ja już to uwielbiam. Także nawet jest dobrze. No, zaraz Rashina ubiją, więc trzeba leczyć. Nie ma opierdzielania się, bo w sumie ja mam tylko leczenie. A jak chcemy wygrać z jak największą przewagą, to trzeba leczyć każdego. A w sumie już go uleczyli, dobra. Przepraszam bardzo, że chciałem się wtrącić w wasze leczenie. No i no może mnie byście nie bili. Co ja wam w życiu zrobiłem? Ktoś mi manę niszczy? Nie. Już w sumie sam nie wiem. Ja sam się będę musiał chyba uleczyć, bo widzę, że chcą mnie rozwalić na tyle, na ile się da, ale co wy młodzi chcecie? Jakbyście nie wiedzieli, że mam leka. Kurczę, no co mnie wybindolić. Dobra, tu 27, 27, 42, stówka, stówka, Kamil unik, tak, tak jest, i 70. Kurczę, jeszcze chyba już leczenia nie ma. Padnę. Na stówę padnę. No nie wierzę w tego pecha. Dobra, dobijmy go, bo ja nie chcę paść. Tu ktoś stoi, nie ma nikogo. Bardzo prawidłnie, bardzo. I tak się powinno walczyć, moi drodzy. 5 na 4, u nas wszyscy zostają prawie. Tylko, że ja padłem. Sorry, memory. Niestety tak wyszło. Zdążył jeszcze deszcza chyba walnąć, czy nie? To jak ja padłem? Czekajcie. A nawet tego nie widać. Kurde, jak... Może F5? No niestety. Nie widać w ogóle końcówki walki, także nie wiem, co się działo. Ale dobra, ja za 2 minuty już będę gotowy i będę z powrotem im pomagał. I po raz kolejny jest dosyć ciekawie. Z racji tego, że nas jest 5 ochotniczych chłopa z Wredną, a tutaj jest dosyć grubo, nie licząc samej obstawy łowców i tropicieli, to reszta to, że tak powiem, jest kwestia chwili. Ale coś się zaraz wykombinuje. Jak będą nam tyle deszczy walić, no to będzie trochę lipa, ale kogoś chociaż trzeba ubić. Mogą na niego tracić leczenie przynajmniej. Wtedy nie będą mieli na siebie. Bo to w sumie 152, to w niego jakoś mi te hity lepiej wchodzą. Nie wiem, czy to czegoś zależne, jeszcze nie. I mam mniej HP oczywiście, także jest trochę bardziej lajtowo. No ale dobra, trzeba tutaj się trzymać. Kogo by tu można leczyć? Kesolek, kurde. Sam się uleczysz. Wierzę w ciebie. Dobrze. Kesolek się uleczył. Kiszonego chyba trzeba będzie jakoś uleczyć. No nie no, no. Dobra. Ja pierdzielę. No nie wierzę w to, co widzę. To są jakieś jajca. Kuźwa jego mać.
Przynajmniej na niego leczenie stracili. Dobra, teraz jak Kiszony jeszcze nie padnie, to go uleczę. Ktoś jeszcze tutaj. Nie no, kurde, jeszcze legalny. No przecież macie manę, to czemu się nie leczycie, ludzie? Kto Kesolka leczy? Kto? Dobra. Legalne pranie mózgu. No nie! Masz więcej many ode mnie. Zrób coś z tym. Kto wali Wignera? No. Jak my mamy wygrać, jak nie możemy ubić jednego ziomka, a nie bijemy każdy innego? Nie podoba mi się to. Dakrety też wali sobie Sherkana, a co tam? Jedynie masz farta, że masz ostatni ratunek. I kurna, Kiszony też ma farta, że ma ostatni ratunek. Dobra, pierdzielę, nie leczę nikogo. Kurde. Dobra. No, mój deszczyku. Na nim unik, a na nim nie. Ale mnie to irytuje. No, a ty walnij sobie może Ignela albo Sherkana do odmiany. Przecież jego można zabić w każdej chwili, on mało co robi. Przecież to jest bez sensu w nich walić. No, pierdzielę, no. Tak to my ich nigdy nie ubijemy. Kto dał ucieczkę? Kuźwa. Że ktoś od nas? No nie wierzę, że kolejny unik. Może to są jakieś jajca? No ja w to nie wierzę. Nie dość, że mają więcej, to jeszcze dają ucieczkę. Jejku, ale to są po prostu deszczyki. Ale nie martwcie się, zaraz ich ubijemy. Tutaj my nie odpuścimy tak łatwo. Nawet jak ich dużo, to i tak mamy mało HP. Umieram, padam na twarz. No i tyle mnie tu chyba było. Bo już nic chyba więcej nie wygminie. Albo dobra, jeszcze coś się wygmini. Ja nie wygminię. Ja się nie uleczę. Macie manę, to się leczcie też. Ja was wszystkich nie będę nigdy leczył, kurde. No co, w sumie dalej nikogo nie można ubić. Kiszony ogórek, ostatni ratunek. To co teraz bijemy w karo? Karo, karo, karo? O Boziu. W takim tempie to my ich w życiu nie ubijemy, jak każdy będzie bił innego. No ubijmy chociaż Migrusa, albo niech tracą na niego leczenie. I bijmy innych.
No dobra, nie chcę już się bić. Jacquardy wali winnego. Tu jakieś hity lecą w karo karo na marne. A co tam jak wszystko? Co z tego, że walnę za 4K? Jak to i tak nic nie da. No musicie chyba sobie w moi ludzie umiejętności porobić. Migrus, migrus, migrus. Migrus. 38, 20, 65, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ale kurczę, jeszcze awczą do tego. Taka nasza porażka jest. No kur! Te jego mać! Jezu, und! Bo tobie bym się nie spodziewał tego, że jak widzisz, że ma chłopak 24%, to możesz w niego cisnąć, a nie walić w Dekaita. Nie wiem, co oni cię obrażają, czy co. No, no, no. No nie, proszę. Co? No, no tak jak w każdym innym żelazku. Ale torpeciny poszły. No czekaj, zaraz przyjdę, to ci pomogę. Wow. Ja. Nie. Przy okazji szliśmy sobie na gąsa. Ich szukać, a tu nagle nikogo nie było. Widzieliśmy, gdzie są wszyscy, a tu się okazało, że Zon stoi. I przy okazji z takim trochę biednym składem będziemy próbowali coś tutaj wykombinować. Dobra. No więc tak, zebraliśmy się, patrzcie, jaką już mieliśmy grupę, kurde, po jakichś tam chyba 20 minutach od naszych ostatnich walk. No już było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Już chcieliśmy iść na nich.
I wbijamy szybko do roku, idziemy na gąsa, patrzymy, a tam nikogo nie ma. Tak już, wow, wytyfy, co się dzieje, no nie? Nikt nie wiedział, o co chodzi. No ale zaraz się ktoś domyślił, że jest gąs. No to lecimy na gąsa, patrzymy, że stoi. Oni jak zawsze zaatakowali. Tylko po to, nie wiem, chyba żeby bali się, że my zaraz zaatakujemy. Ale za 5 sekund już była ucieczka, także gratulacje. Widzę, że potraficie używać jej nie tylko w walkach PvP, więc jest jeszcze dobrze. Tak więc zobaczymy, czy nam się uda zabić. Ja nie wiem, czy ja mam gdzieś jeszcze jakieś zwoje ucieczki, czy jak to się tam zwie. Mam. Zwój uciekiniera. To, że tak powiem, będzie można chyba użyć, jak trzeba będzie. A najwyżej. Co nam szkodzi? No już cię uleczyłem. O, tak, ja mam laga. No nie wierzę, że ja mam laga. O właśnie, miałem. Tutaj gdzieś był kolega. Tylko już tego nie mam na czacie. Ale Ikin kazał wam wszystkim buziaczki rozesłać. Czy coś ten deseń? Już się pamiętam. Szarapowa wygrała. Witam was w kolejnym filmiku. Ja jestem Ikin, a to jest bicie Zonsa. To znaczy Zons bije nas. O, tu są, widzicie, kochani. 4, 8, 12, 16. No, walnąć w dwóch hitach za 16k to jest po prostu tylko Kamil. Żaden Ikin tak nie potrafi, więc. Tak więc, sorry, memory. No. O, klątwa, nie klątwa. W sumie mamy dobrze nam idzie. Jak tutaj pozdrawiam kolegów, a nie, to jeszcze są moi. Ale tutaj, jak stoją. Nie, no, to też jest chyba mój. Kurczę, już mylę ludzi. Nie rozpoznaję. Ale w sumie to już chyba moje ostatnie bicie Zonsa będzie. No bo przecież jeszcze w tym tygodniu. O, ktoś chyba będzie chciał coś pozdrawiać jeszcze. Kuźno. To ja z całego serca pozdrawiam pana premiera. Jak to są. Ale tak. Przy okazji, jak już oglądacie, jest to dosyć krótki filmik, także mogę tutaj już abstrahując w ogóle od wszystkiego, powiedzieć wam, że mam przygotowane parę fajnych pomysłów a propos odcinków. Ale to zaraz może jeszcze coś się o tym opowie. Czekajcie, o dobra. Pierwszy mój tutaj plus, jaki sobie mogę przyznać, to jest ten dzisiejszy właśnie odcinek, czyli takie walki, czyli z tego co wiem, to jest rzecz, którą najbardziej lubicie, tak? A tutaj macie i walki z Tytanem, który nie wiem, czy go w ogóle zabijemy, ale już walkę nagram. Żebyście mogli sobie pooglądać, jak to tutaj biją rzuciska. Nic tam nie będę przyspieszał i tak dalej, i tak dalej. I drugim plusem jest to, że w środę będzie odcinek, który miał być w ogóle w sobotę i w niedzielę, ale wtedy wyszły wszystkie eventy, czyli wiosna i nowy quest. I że tak powiem, nie chciałem już tego wtryniać na siłę w niedzielę, więc zostawiłem sobie i stwierdziłem, że dodam w środę. I w środę trafia do was 30-minutowy mix. Tam jest z 50 bić Adariel, która jest elitą 2, a do tego dochodzą jeszcze bicia Atali. Tak, parę bić Atali, parę bić Braciszka i jakieś tam chyba są jeszcze dwie walki PvP w grupach na gąsie. Mam zrobione, zrenderowane dwie wersje. Jedna wersja jest jakimś 30-minutowym remiksem, coś tam, jakiś tam, coś taki słaby dubstep, że tak powiem. A druga wersja jest bez dźwięku. Musiałem to zrobić z prostej przyczyny, że
Nie wiem, jak się zachowa filmik z dźwiękiem, a chcę mieć przy okazji, nie przy okazji, tylko od razu już gotowy filmik bez dźwięku, żeby go wgrać, ponieważ autorzy niektórych piosenek, autorzy te coś tam współpracujący, nie chcą udostępniać ich piosenek na YouTubie, stąd mogą mi zablokować filmik, na którym jest jakikolwiek dźwięk, jakieś tam muzyki i tak dalej. To jest takim trochę minusem, dlatego nigdy jak chcę zrobić jakiś miks, to nie wiem, jaką muzykę mam dawać i stwierdziłem, że nie będę dawał żadnej, bo albo będę gadał, albo po prostu będziecie sobie mogli załączyć, co wam się żywnie podoba i tyle. Ale najpierw spróbujemy tą wersję z remiksem, tam 30 minut, tam jakieś takie fajne piosenki, w sumie to słuchałem sobie ostatnio, więc tragedii, że tak powiem, nie ma. A jak się uda, to właśnie będzie z tym, a jak nie, no to bez tego. I to będzie środa. A na weekend, to już mogę wam teraz powiedzieć dla osób, które były chętne na tą zbroję, co mam na 60 level, że będzie wystawiona na licytację, bo będziemy w odcinku odbierać smocze łzy z dogry.pl. Później pójdziemy, odwiążemy tą zbrojkę, damy ją na aukcję. I to muszę zrobić jeszcze teraz. Czyli czekajcie, zrobię to powiedzmy w czwartek. Czwartek? Nie no, w środę chyba. W środę, tak, jakby to miał czas, to wystawię, wtedy nagram. Żebyście mieli to już, bo chciałbym właśnie. Kurde, nie mogę się wysłowić, bo tam w sumie nie wiem, co mogę mówić, a co nie mogę mówić. Albo dobra, już wszystko mogę powiedzieć. Jeżeli ta zbrojka zejdzie, także tak powiem, dobrze, za jakieś tam dobre pieniądze, no to wtedy będzie, jeszcze w sumie nie mam pomysłu jaki, ale będzie pomysł na konkurs, żeby zrobić. Ale to wszystko jest, że tak powiem, w same plany jeszcze. I do tego jeszcze tam sobotę w odcinku, jak już wystawimy, to pójdziemy sobie po expić i będziemy nagrywać sobie trochę expa dalej na sali królewskiej. Bo póki co nigdzie indziej mnie nie ciągnie, questów żadnych na razie nie robię, bo dopiero co odcinki z questami były, więc trochę tak odejdziemy od questów i pójdziemy na salę królewską, sobie trochę poekspimy i to będzie chyba tyle. No i to są takie najbliższe plany co do odcinków na ten tydzień, które są akurat teraz też tworzę, tylko teraz musiałem zapisać i wyłączyć, bo teraz chcę te filmiki wcisnąć. Żeby właśnie był dzisiejszy poniedziałkowy króciutki filmik. Taki spontaniczny z racji właśnie tego, że sobie bijemy versusa Zonsa. O, pięknie. Ile to tam K? 11 ponad K. Hiciorek. Nikt takiego nie warnie jak ja. Tyle wam powiem. W sumie to nam nawet dobrze idzie, bo już chyba nie ma, czego on tam nie ma, absorpcji mi się wydaje, nie ma czy czegoś tam, czy jest git, Snapchat, o Boże, ale to świeci na żółto, mogę się wam pochwalić, koleżanka z, nie no, w sumie u nas w całej szkole, ode nas kolejna koleżanka z klasy też sobie wzięła, przyjechali Włosi, Włosi czy Włochowie? Włosi chyba, nie wiem. Nie mogę użyć, tak myślałem. Przyjechali Włosi i mają właśnie, mieszkają u nas po domach i tak dalej i właśnie siedzą moje koleżanki i w bilarda grają. A śmieszni są niektórzy. Widziałem jak po szkole chodzili, ale tak napierdzielają szybko. To sobie nie wiem, czy mówią po angielsku, czy po włosku, czy po jakiemu, bo mają język jakoś tak masakrycznie szybki, jak coś chcą powiedzieć. Ale idzie się dogadać. Dobra, jeszcze zobaczmy, co tutaj się ciekawego dzieje. No nie, te telefony to już mnie dobijają. Pozdrawiam, nie kupujcie nigdy w życiu LG-ka. Nie, żeby to była jakaś antyreklama, ale... Patrzcie, słyszycie, słyszycie? Czekajcie, puszczę wam. Fajne, nie? Dźwięki Messengera to po prostu magia. Dobra, kto tu jest dostępny? Nie, 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 nie. Dobra, nie ma nikogo, kogo potrzebuję teraz. Kurde, bela. Dobra, ja biję, ja biję. Kolejny cudny cios.
Dobra, jeszcze zobaczmy te całe Facebooki na telefonie, żebym nie musiał przełączać. Teraz, byście zobaczyli całą moją historię. Chociaż i tak, jak ktoś chce, to się dowie, jak się nazywam. Także pozdrawiam wszystkich mądrych. Versus Zons. Zons. No, unik? Unik, unik. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak ci walne hiciora za 11k. Ale fajne Nike. Może Facebook, kurczę, taka niby super ekstra rzecz, z drugiej strony taka jest nienawidzona przez niektórych. No ja w sumie nie mam nic przeciwko, bo lubię strony, które mi się przydają, typu jakiś tam na przykład przegląd sportowy, coś tam i dzięki temu szybciej się dowiaduję o wszystkim, co jest związane ze sportem, czy tam ze wczorajszymi derbami. Jak Barcelona wygrała z Realem 4-3, to sobie dzisiaj mogłem poczytać na fejsie właśnie o tym, co tam się wydarzyło, ile tych czerwonych kartek, ile tych karnych i tak dalej. Też lubię na przykład jakieś takie śmieszne, tutaj jest beka z golfa trójki. I są takie różne śmieszne przeróbki właśnie golfów trójki. Ogólnie mam właśnie to jakieś takie sports cars, coś takiego, nie wiem w ogóle skąd ja to polubiłem kiedyś, ale wrzucają filmiki, nie zdjęcia, tylko filmiki różne fajne z samochodami i tak dalej, więc często lubię oglądać. Więc w sumie ten Facebook jakoś mi nie przeszkadza. Też mam jakieś różne kup sprzedaj u mnie w mieście, kup sprzedaj w miastach obok, także można poszaleć, albo RMFFM. Wszystko to, co jest mi najbardziej potrzebne. Jak tam nam idzie ZONS? 20%. Ale jednak nie jestem przekonany, bo mogę na przykład, jeżeli chodziłoby o Facebook mojego kanału, to tylko po to, właśnie, żebyście szybciej się mogli dowiedzieć, bo obstawiam, że, no nie wiem, żeby tak nie obrazić kogoś, powiedzmy 80% oglądających używa Facebooka, jak nie więcej. Także, a co ci, że no tak, na pewno dużo osób używa. No tak więc, bo kurczę, czekajcie, bo ja tu co chwilę biję. Przebicie, a nie udało się. Używa Facebooka, a przy wgrywaniu filmiku jest opcja, żeby udostępnić na Facebooku. Czyli teoretycznie, jak wgrywałbym filmik i on by się wgrał, to automatyko wysyłałby się post na Facebooku. Że tak powiem, po paru sekundach już byście wiedzieli o tym. I tylko z tej przyczyny mi by się ten Facebook jakoś przydawał, bo ja tam sam siebie jakoś postów nie lubię umieszczać różnych i tak dalej. Nie mam jakichś tam zrób coś tam za lajka, coś tam lajki, komentarze, udostępnianie, coś tam, pompki za lajki i tak dalej. Ale przydałby mi się tylko właśnie po to, żebyście wy moglibyście się, dobra, może być i tak złożone zdanie, właśnie szybciej dowiadywać, że są jakieś filmiki. Tam bym też mógł umieszczać jakieś tam krótkie notki. Wtedy moglibyście wy wyrażać swoje opinie, bo tak to pod komentarzami często ludzie potrafią nawyzywać i tak dalej, bo są anonimowi, a wtedy na Facebooku to już by tak łatwo nie było, że tak powiem, bo już takiej pełnego anonima nie ma przecież, no nie? Tak, żeby się trochę opamiętali i by może jakieś mądre osoby się zaczęły w końcu wypowiadać. Bo z drugiej strony też ludzie dają pomysły, ale tylko tak nie rozwijają ich zbytnio. O, udało nam się, chłopaki, udało nam się. Udało nam się, chłopaki, udało nam się. Wierzyłem w was, moi mili. To teraz idziemy się nafajtywać. Dobra, co robimy? Co robimy? Co robimy? No nie, no nie mogłem mi zabrać itemków, chociaż bym mógł to uczynić, bo fajnie by było. Dobra, lecimy na Zonsa. Wiona Gonsa. Na Gonsa, na Gonsa, na Gonsa. I jeszcze się możemy pobić. I to jest typowy dzień teraz życia Gonsa. Latanie, zabijanie. Idę na czele, nikogo się nie boję. Chociaż w sumie Eku mam słaby, ale co tam.
O, kto tu jest? Kto tu jest? O, gisz, Maciarzu. Nie wiem, czy go mogłem zaatakować, czy nie, ale go zaatakowałem. Tak jakoś wyszło. No, tam jednego mniej. O, kobietko, kobietko, moja ukochana. O, kuźwa. No to będzie ciekawie. No i tak polegniemy zaraz. No, musiał u niego unik wejść. No i tam 3 na 4 to w sumie nie jest tragicznie, ale mamy dwóch tropów, czyli jak się uda, to dwa leczonka będą. O kuźwa. Ma kobieta walnięcie. Ale co tam? Co tam? My damy radę. My damy radę. No nie dadzą mi dojść do ruchu chyba. No widzę, że chcą mnie zostawić na sam koniec. Dobra, jeden. Jeden chociaż poleciał. Tyle wygraliśmy. Więcej już nie wygramy. Tralala, omęk, nimet. No dobra, co tu robić? Bijmy kogoś, obojętnie kogo. Może być omęg. I tak mi tam jest rybka. Ale zaraz tu wrócimy. Jeszcze im pokażemy. My im jeszcze pokażemy. A widzicie, jak wy ze mną macie tutaj cudownie. Jeszcze przy okazji, kiedy się zbieraliśmy na znowu na gąsa, to mnie zawołali na braciszka. I teraz idziemy wszyscy, no może nie wszyscy, ale idziemy na braciszka. Tylko 27,5 kordy. Czyli jak najbardziej w lewo. Czyli teoretycznie główną drogą chyba. O, ho, ho, jest nasz kochaniutki. Dobra, no to czekamy, zaraz będziemy bić i nagrywać braciszka. I bijemy braciszka. Ale to szybko nam pójdzie, z tego co widzę. Ja tutaj muszę dokończyć rozmowę, a wy możecie sobie podziwiać. No i wsparcie 3,40% poleciało. Także to jest dobry herosik. Nas jest ilo? 2, 4, 5, 7, 7 osoba. I każdy prawie, kurde, jestem jednym z gorszych leveli, także nie ma się czym chwalić. Ale zaraz kubijemy. Może jeszcze zdążę raz ubić, raz walnąć jakiegoś hiciorka. O, jest mój moment. Jest. Przynajmniej nie było uniku. Udało mi się, coś w końcu mi się udało. Święty braciszek. 165 by. Łowca. Nie łowca, tylko tancerz ostrzy. 19% ma. 14. 11. Uwaga. Uwaga. Kto zakończy tę walkę? Kto jak nie ja? Kto? Wow! O kurde, zawsze o tym marzyłem. Ja pikole biorę. Jak nie wpadną do mnie, to jest po prostu załamka. Dobra. Jeszcze ich nie zdobyłem. A tak, jejku, no. Przecież wiadomo, że są 1000 razy chyba lepsiejsze, nie? Hello? Dobra. Zbieramy się na końca, na ostatnią walkę, którą nagrałem. Dobra, jak to mówią, do 4
Do trzech razy sztuka, także szutka, przepraszam. Do trzech razy szutka. W kogo ma bić? W kogo? W kogo? W kogo? Ja nawet nie widzę. Bić w Akoriszchiego. O, w końcu mi jakieś hity prawie wchodzą na początek, no. Jeszcze jakby ktoś go teraz tak tylko dobił, żeby już padł, to by było naprawdę fajnie. Tak więc może jeszcze po raz tysięczny przedstawię nasz skład, gdzie jest Misses, która bardzo nam się przydaje oczywiście. Ma dużo many, energii, życia i tak dalej. Kasolek, ja, Akhat, Kiszony, czyli obserwator, czyli Und i jestem wredna. To chyba mówi sama za siebie, któż to jest. No i tutaj przeciwko... Dobra, ja nic nie mówię. Tutaj jest tralala, Boysik, 106, 106, 105, 106. I tutaj koleżanka, która walni hity. Kogo ja mam bić? Co ja mam zrobić, panie premierze? Ale walmy za 1,6K. Już ja już nie mam pojęcia, kogo mam bić. No, tu ktoś chyba ją bije. Jest! Tak jest. Jest moc. Hu, hu, hu. Ale się dzieje. Dobra, sprawdźmy, czy kogoś nie trzeba leczyć. Ardeno. A reszta żyje. Jeszcze żyje, dobra. 6 na 8. Maga? No już bijecie Adlisa. Ubijcie maga. Dobra, przepraszam, że się odzywałem. Jak rozkaz, to rozkaz. No ale ja w maga walnę takie hity, że walnę za 1K. Albo jeszcze unik wejdzie. To co ja mogę takiemu magowi zrobić? O, 50% ma, 70, 40, dobra. Dobra, jeszcze może być, jeszcze tragedii nie ma. Kto w Boysika walnął, że on ma tak mało procent? Ardeno. Jak mamy ubić maga, jak mag ma cały czas full HP? Jestem wredna, walczyła swoją drużynę. No. Kto mnie bije? Już myślałem, że ktoś mnie bije. Dobra, pokażmy. Nie da się. Dobra, przepraszam. No to za 5K to ja jej szału nie zrobię jeszcze. O, przynajmniej dotyk. Po co mi ten dotyk, jak miałem full HP? No, ubijemy maga, to już będzie, że tak powiem, chyba bardziej z górki. Kuźwa, człowieku, jak bijemy maga Akha, to chyba wszyscy bijemy tego cholernego maga. Czy nie? No chyba nie. Nie. Nie no, bijmy każdy każdego. Mi się mag podoba, jemu się Migrus podoba, albo Adlis. No, ktoś sobie włosika bali. No tak, bijcie maga. No, ja będę bił łowców. Lepiej jest bić dwóch naraz, niż jednego ubić i potem drugiego. Nie no, to ja wszystko zrozumiem. Tyle już na świecie widziałem, że... No ja chcę w końcu dojść do ruchu. Jak już mamy ubić tego maga, to już musimy go ubić. Tak serio, serio. W ogóle to ja mam jeszcze leczenie, ale go nie użyję. Bo chyba już nie zdążę. Kiszony ogórek. Typ. 52. Nie no, tak my jej nigdy nie ubijemy, jak ona ma większe leczenie niż ja jej hity walę. Jeden kosolek potrafi walnąć jak mężczyzna. Dobra. 40, 100 i wredna 50. No wierzymy, że ubijemy ją. Dobijcie tego maga. No to czemu ty go nie dobijesz? Ja wiem, że masz jakiś pewnie cudowny plan, który przekracza moje myślenie, ale no kurde. No, ubijcie maga. Jak mam bić jak maga, jak ktoś musi cię uleczyć, jeżeli w ogóle zdążę. No to różnie bywa. Dobra, niestety, nie, się nie udało.
No w końcu. To teraz Aziz. No jakoś tutaj przynajmniej mi hit chciał wejść. Dobra. Wredna ma 50, a tutaj żyjemy. Linia tropicielu żyje. Jakie to są leszcze? Ja nie wierzę w tych ludzi. Ja pierdzielę, sami widzicie. Nie. No co za typy? Jezus, kto to teraz? Już zaraz normalnie mnie trafi. Uhuhu. Nie wiem, ile jeszcze będziecie musieli użyć tych zwojów ucieczek, ale powodzenia. No nie, kto stworzył te zwoje ucieczki, to po prostu wychodzi na to, wychodzi z tego, jacy ludzie w tą grę grają. Nie dość, że mieli większą grupę, to wybiliśmy im tyle osób. Może nie tyle, ale mieliśmy już przewagę, mając mniej liczną grupę. To i tak oni dali ucieczkę. Nie no, przecież to są jakieś jajca. Nie, wiecie. To jest śmieszne. Kurwa, trzecia ucieczka. No tak, piąta, dziesiąta. A niech marnują. Może im się skończą ucieczki. Bez kitu. Już użyli trzy albo cztery. No i widzicie, co ucieczki robią z tymi ludźmi. A zaraz ja też mogę użyć. Mi tam nie jest szkoda. Co za ludzie, no. Tak byśmy walkę dokończyli, może by coś z tego było. Autolek? Ja nie używam autoleku, kobieta, ja nie używam dodatków. Ja chcę żyć w spokoju ze wszystkimi. No, dobij ktoś, przepraszam za wyrażenie. Pani zawsze od historii do nas mówi gnojki. No, ale mówi, żona to mówi, bo nas lubi. Także ja też was lubię, gnojki. To co, może jeszcze ucieczka tak na dobrą sprawę? Nie, o, jest przygotowani i leczenie i te sprawy. No, ja widzę, że też lubią bić każdy winnego. Kto mnie uleczył? Kiszony ogór. Dobrze, zakisił, dobrze. Dobra, wredna przeżyje chyba jeszcze. No tutaj te walki to po prostu jest masakiera. Masakiera. Co się tutaj wyrabia? O, K-Fighter unik. Tak, jak się powinno unikać. O kurczę, chyba pada. Nie, no ja cię zdążę uleczyć, Miśku. Zawsze to 12K do przodu. Czy coś. To jest jaki lot. Co Gonsai mówił? Kesołek czy nie? Jest. Ktoś mnie tutaj. Kto bije jakiegoś Sherkana? Dobra, kogo mam bić? Kogo mam bić? Kogo mam bić, panie premierze? No, ale uniki wchodzą.
No musimy dobić Błysika, chyba już leczenia im się pokończyły w końcu, nie? Miejmy taką nadzieję. Damy radę. Tak, damy radę. Tutaj szał bierze. Te ucieczki ich to mnie jeszcze bardziej. No, sam go nie zabiję. No, patrz jak blisko byłaś. Albo byłeś kiszony o górze. Dawajcie, dobijcie, dziada, dobijcie. Zawsze to jeden do przodu. Kto bije kuźwa Kesolek? Co on cię obraził? Czy wyzwał, czy co innego, że go bijesz? Dobra, to teraz bierzemy się za Adisa. Łohoho, 11K, łohoho. Nie, żebym się chwalił, no nie, że mam fajne hity. Ale zaraz pewnie unik wejdzie, to się wszystko wyrówna. Lek. Człowieczku, drogi kasolku, lubię cię, ale jak walczysz, to możesz zrobić tak. Najechać na mnie, widzisz, ma na 25. Najechać na jestem wredna, ma na 45. Kiszony ogórek ma na 21. To skąd do jasnej, ciasnej mamy mieć leczenie? A to taka anegdotka, nie na temat. No nie wierzę, że 1%. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. To kogo teraz? Może tralelale? Czy nie tralelale? Może mogę już użyć podwójnego? Kamilek wie jak bić. Czyli jednak Migrusa. No, że będzie. Tylko żeby nie dawali ucieczki. Pokażmy, że. Okażcie trochę szacunku do tego, że walczymy tutaj długo. Dobra, kiszony ogórek ma HP. Kesolek zaraz poleci, niestety. Kurczę, no. Gdzie ten unik, synek? Gdzie ten unik? Dobra. No, beautiful. Beauty, beauty. Ohoho. Ale torpedy, bić maga, bić maga, bić maga, bić maga, bicie maga, bicie maga, bicie maga, bicie maga, bicie maga, bicie maga. Tak, Kamil złapał. Nie ma to tamto. No to tak solo nie umieją, tak. Tłumacz się. Serio. Dobra. O, ale dzisiaj ciekawy dzień na tym gąsiaczku. Normalnie w końcu widzicie, jak wygląda życie typowego gracza, a nie w stanie Witchan i tak dalej. Jejku, jakie grobowce. Dobra, to tyle wam dzisiaj puszczam filmik. Takie trochę tych walk będzie, także zapraszam do oglądania. Jeżeli spodobał Wam się właśnie filmik dotyczący miksu walk, to możecie to okazać, dając tutaj lajka, łapkę w górę czy cokolwiek. Wtedy będę wiedział, że trzeba takie filmiki dodawać. A tutaj widzicie, jak wygląda kliknięcie fajne i subskrybuj, do czego Was oczywiście bardzo serdecznie zachęcam.